Chciałbym jeszcze raz wszystkim podziękować za obecność, tym, którzy przygotowywali dzisiejsze w ogóle uroczystości, począwszy od naszych księży, wikariuszów, którzy dzielnie zastępują naszego wspaniałego proboszcza, który akurat w tym okresie wizytuje polskie parafie w dalekiej Brazylii. Także myślę, że dzielnie i bardzo dobrze nasi wikariusze się spisali. Dziękuję i Bóg właśnie za to. Chciałbym tutaj w tym miejscu, przy obelisku, tak szybko to się odbyło, że nawet nie było możliwości podziękowania również wszystkim pocztom sztandarowym, a dzisiaj poczty sztandarowe wystawiała Rada Miejska w Płotach, Związek Kombatantów, Związek Sybiraków, Polski Związek Wędkarski Kołanów w Płotach, również sztandar wystawiła nasza pierwsza bojowa OSP Płoty, również ze sztandarem był poczet sztandarowy Szkoły Ponadgimnazjalnej imienia Wincentego Witosa w Płotach, był sztandar Gimnazjum nr 1 w Płotach, był sztandar Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach oraz sztandar Szkoły Podstawowej w Mechowie. Także mamy już 9 sztandarów i myślę, że te uroczystości patriotyczne to jest taka żywa lekcja historii dla tych najmłodszych, szczególnie tych z szkół podstawowych, dzieci oraz młodzieży z gimnazjum i szkół średnich. Myślę, że w tej drugiej części będziemy mogli jeszcze sobie porozmawiać. Szanowne panie, szanowni panowie, mieszkańcy powiatu gdyńskiego. Bóg, honor, ojczyzna. Te słowa wybrałem na sztandarach regionu marszałka gdyńskiego. Nie były to proste słowa. Wiara w Boga, honor żołnierzy i patriotyzm.